Cześć! Przed tobą kilka newsów ze świata krypto z ostatnich dni. Cointelegraph podaje, że Kuwait zakazuje transakcji kryptowalutowych i wirtualnych aktywów. 18 lipca główny regulator finansowy, Urząd do Spraw Rynków Kapitałowych, wydał zalecenia dotyczące nadzoru i emisji wirtualnych aktywów w kraju. Zobowiązują one do absolutnego zakazu kluczowych zastosowań i operacji związanych z kryptowalutami, w tym płatności, inwestycji oraz wydobycia. Zakazuje także lokalnym regulatorom wydawania jakichkolwiek licencji pozwalających firmom świadczyć usługi związane z aktywami wirtualnymi w ramach działalności komercyjnej. Jednocześnie papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe regulowane przez Bank Centralny Kuwejtu czy Urząd do Spraw Rynków Kapitałowych są wyłączone z tych zakazów, jak wynika z ogłoszenia. Nowe regulacje wpisują się w działania kraju mające na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Podobne zalecenia wydały także Centralny Bank Kuwejtu, Ministerstwo Handlu i Przemysłu oraz Jednostka Regulacyjna do Spraw Ubezpieczeń. Bein Crypto podaje, że Rezerwa Federalna uruchamia swój zapowiadany system płatności FedNow. Pomimo wielu sprzeciwów, Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych uruchamia wkrótce swoją usługę płatności FedNow, która ma na celu zrewolucjonizowanie krajowego systemu płatności poprzez umożliwienie dokonywania przelewów w czasie rzeczywistym bez względu na porę. Bein Crypto informowało wcześniej, że Fed wyznaczył lipiec 2023 jako miesiąc uruchomienia swojego programu pilotażowego. Reuters tymczasem poinformował w czwartek, że system FedNow wspierać będzie 41 banków oraz 15 usługodawców. Certyfikowani usługodawcy obejmują podobno banki społeczne, jak i gigantów w dziedzinie pożyczek takich jak JP Morgan Chase czy Bank of New York Mellon, a kolejne mają się pojawiać do końca tego roku. Nowa usługa ma konkurować z prywatnymi systemami płatności, a niektórzy Amerykanie martwią się, że FedNow jest swego rodzaju narzędziem nadzoru, zanim Fed wprowadzi pełnoprawne CBDC. W przeciwieństwie do usług płatniczych peer-to-peer, płatności FedNow będą rozliczane bezpośrednio na rachunku banku centralnego. Jest to system podobny do istniejącego już FedWire, który obsługuje głównie płatności korporacyjne na dużą skalę, ale w godzinach pracy. Po uruchomieniu FedNow będzie ściśle monitorowany zarówno przez ekspertów finansowych, jak i opinię publiczną. Jego pojawienie się wywołało szum w społeczności zarówno finansowej, jak i kryptograficznej. Pojawia się zatem pytanie, czy nowy system zaburzy obecną sytuację, wpływając potencjalnie na atrakcyjność kryptowalut jako środka do natychmiastowych transakcji. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, polub go i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami ze świata krypto. Portal TradingView podaje, że Stellar wzrasta o 70%. Czy to początek czegoś dużego dla XLM? Obecnie cena XLM wynosi 16 centów, co stanowi wzrost o 22% w ciągu ostatniej doby. Jeśli jednak spojrzymy na wykres tygodniowy, to zobaczymy, że Stellar wybił w górę niemal o 70% i zdominował listę 100 najlepiej radzących sobie kryptowalut. Tak duży wzrost XLM przypisuje się przede wszystkim znaczącemu rozwojowi w przestrzeni krypto, czyli w szczególności częściowej wygranej Ripple z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, przez co samo XRP również odnotowało imponujący wzrost o niemal 72,5%. Orzeczenie sądu, które stwierdza, że XRP nie jest papierem wartościowym, wywołało efekt domina, napędzając także inne altcoiny, w tym właśnie XLM, do wzrostu wartości. To jednak nie wszystko, bo w międzyczasie giełda kryptowalut Coinbase zintegrowała w pełni sieć Stellar, umożliwiając bezproblemowe wpłaty i wypłaty USDC, co rozszerzyło zasięg Stellar, przyciągając większe zainteresowanie i inwestycje na platformie. W miarę jak rynek się rozwija, oczy wielu skierowane są właśnie na XLM, aby obserwować, czy jest w stanie utrzymać swój obecny impet. Traderzy powinni uważnie monitorować, czy XLM przekroczy znaczący poziom oporu na poziomie 20 centów. Tymczasem Stellar ogłosił także partnerstwo z FONBNK, dzięki któremu 8 miliardów aktywnych przedpłaconych kart SIM zostanie przekształconych na wirtualne karty debetowe. Dzięki za wysłuchanie!
Po rozwinięciu opisu tego filmu znajdziesz różne przydatne linki, w tym m.in. tuk.pl, skąd szybko trafisz na najważniejsze platformy, takie jak chociażby SimpleSwap, gdzie błyskawicznie dokonasz zamiany kryptowalut bez zbędnych kroków, nawet pomiędzy różnymi łańcuchami. Znajdziesz tu także największe na świecie giełdy kryptowalut, takie jak Bybit, gdzie nie tylko możesz handlować kryptowalutami w sposób tradycyjny, ale także tradować z wykorzystaniem aż 125-krotnej dźwigni. Dla korzystających z dźwigni Bybit oferuje także bonusy w postaci voucherów pieniężnych, a ich wysokość zależy od Twojego zaangażowania. Znajdziesz tu także giełdy zdecentralizowane, czyli potocznie DEXy, a także sekcję poświęconą poradnikom. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do dołączenia do grupy Kasa z Neta na Telegramie. Dzięki za uwagę i do następnego!